Siemaneczko, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w poniedziałeczek, moi drodzy. Jestem w Austrii na firmie Magna od jakichś 10 minut. Właśnie sobie już kawusie nawet zrobiłem, ale to nie o to chodzi. Cóż, bierzemy papiery w rączki i ciśniemy do biura, żeby się zameldować. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just got... Dobra. No i to mi się podoba. Szybkie, kurde, zameldowanie. Kartę mamy, papiery mamy podbite i teraz zobaczymy, ile będziemy oczekiwać dzisiaj na wjazd. Czyli wiadomo, SMS-a musimy dostać, czy zostaniemy tak jak w tamtym tygodniu, kurde, w 7:30, czy może szybciej. A to się okaże za chwilę. Dobra, podążam sobie na spokojnie do ciężarówki, akurat sobie na spokojnie kawusie wypiję i tak dalej. Dam wam znać, o której wjadę. Za 5:07 dostałem SMS-a, że mogę wjeżdżać i właśnie jestem już na fabryce. Teraz tylko kwestia doczłapania się pod skazaną rampę i będzie elegancko, więc o 7:00 równo będziemy na rampie, więc pełen szacun. Czyli kurde, tamtych gościu, co się wpierniczał, chyba dzisiaj go nie ma. Nie wiem, zobaczymy, jak będę pod rampą, jak będzie wyglądała sytuacja. Na chwilę obecną wiem jedno, podążam w kierunku rampy, jest dobrze. Powiem, zmiana, jednak kurde, stoi tam kurde jakiś oszołom, nie? Friku standardowo i tam stoi Iwekiem, czy cholera wie czy. Przepraszam bardzo, Iweko to jest frikus, a tutaj kurde ta firma, o, tu z Mercedesa, to oni mają okienko na 8:00, nie? A już kuźwa jest zrzucany. I to jest kuźwa bardzo... niefajne. Dlaczego ja mówię, że to jest niefajne? Dlatego, że jak ja się kurde bym zameldował kurde przed 6:00, to zaraz by kurde były pisma do mojej firmy, obciążenia i tak dalej. Dlaczego kierowca się podstawił za szybko? Ale kurde, z drugą stronę to ja widzę, że to nie działa. Bo co? Bo Słowak? Nie wiem, nie rozumiem tej kurde firmy całej tutaj normalnie. I teraz będę Bóg wie ile stał, żeby kuźwa oni łaskawie podjeżdżali. Frikus też kurde coś tu w bambuko gra, bo już kurde o 7:00 oni spod rampy odjeżdżali, a teraz to nie wiem, już jest 8:00, jak ja tu stoję, a jest już 8:00 kurde 7:00, nie? Masakra to jest normalnie. No i odjeżdżamy już sobie spod rampy, więc no nie ma tragedii, że tak powiem. Tacho mi pokazuje na dychę dreptania godzinę 55. Do parkingu mam 130 km na godzinę 40 potrzebuję. No i chyba tak pójdę i to będzie kurde ten parking tak jak w tamtym tygodniu, praktycznie kurde tam pod Wiedniem. I on mi przewiduje, że na 9:33 będę. The next day. Dzień dobry. Witam was serdecznie w kolejnym dniu. Mamy właśnie wtoreczek. Ja już właśnie od kurde 3 minut jestem pod bramą w Libercu. Zameldowałem się i czekamy. Cyrki na kółkach, moi drodzy. 6:38. Tacho mi pokazuje, że tutaj stoję godzinę i 02. I co się kurde wydarzyło, moi drodzy? Już wam tłumaczę. O godzinie 6:00 jest zmiana na ochronie, czyli kurde ten gościu co miał nockę to poszedł do domu, przyszła kobitka, która ma rankę. No i ona poszła tam za mną, bo za mną stała ciężarówka, poszła powiedzieć temu kierowcy, że może wjeżdżać na plac. No i mówi do mnie w ten sposób, że mnie nie załadują. Ja wiem, jak mnie mówię nie załadują, bo jak mówię na 7:30, mówię mam okienko, mam tutaj być. Ona mówi... nie załadują mnie te dzisiaj rano, mówi, bo mam na 8:00 wieczorem dopiero załadunek. Ja mówię, jak mam na 8:00, mówię na 20:00 załadunek, jak ja mam tego. No i powiem wam, że zadzwoniłem do szefa,
Szef mówi do mnie, zadzwoń do chłopaka, kurde, ze spedycji, z Waltera, bo on będzie na bieżąco. Ja mówię, że dzwoniłem do tego chłopaka, mówię tylko, że ma telefon wyłączony. I mówię, kurde, no nie mam kogo się zorientować. A szefunio mówi tak, że on i tak nie dostanie żadnych informacji. Dlaczego? Dlatego, że w Austrii, w tej całej firmie Magna, od której mamy zlecenia, tam w biurze są dopiero od godziny 8 rano. Więc teraz będę stał, kurde, praktycznie prawie 2 godziny, godzinę 20 będę stał i czekał, żeby potwierdzili, że jest na 20, nie? Już myślałem, że ja może, kurde, dałem ciała, nie spojrzałem. No ale wchodząc na wiadomość, no niestety nie dałem ciała, bo jest jak byk napisane. Bardzo, tu mamy załaduneczek w Bochemii. No i termin załadunku 25 czerwca, czyli wtorek, na godzinę 8. To jest jedna sprawa. Drodzy, dostałem plan na ten tydzień. To są Czechy, wtorek, załadunek 25 i 27, czyli w czwartek, 25 wtorek, na 8, rozładunek w środę, na 7 i w piątek na 7. Więc albo oni tutaj, kurde, zagrali w Libercu, kurde, po chamsku, bo jest ten, kurde, magazynier cały, cwaniaczek, albo po prostu z tej firmy Magna, z biura zapomnieli przekazać informacje dalej. No nic, musimy czekać. Ja nie mogę sobie pojechać stąd, bo potem wyjdzie tak, że ja sobie pojadę, a później będą dzwonić, czemu mnie o 8 nie ma, nie? No nic, czekamy cierpliwie na jakiekolwiek informacje. No ja sobie nie mogę tak pojechać nigdzie. Ja pierdyle, całą noc człowiek zapiernicza po to, żeby, kurde, w Libercu na firmie dowiedzieć się, że załadunek dzisiaj mamy na godzinę 20. 10 minut temu szefo i ten chłopak ze spedycji z Waltera przekazał mi wiadomość od Magny, że oni nic wczoraj nie wiedzieli, że w Libercu tutaj mają problem z towarem i on dopiero będzie na godzinę 16 będzie towar gotowy. No to ja napisałem szefowi i temu, kurde, spedytorowi tam z Waltera, że dopiero na załadunek podjadę na godzinę 20-21, bo jak, kurde, bym podjechał na 16, no to później w Austrii jak będę, no to mi, kurde, no nie zrzucę się po prostu, bo czas pracy mi braknie. A tak 20-21 podjadę, załadują mnie, to tam akurat będę na 6 rano. No, tak to właśnie będzie wyglądało. A my co? A my standardowo w naszej miejscóweczce, tutaj Mybelix, sobie stoimy. A few moments later. 19:20. Zameldowani po raz drugi w dzisiejszym dniu. Idziemy, kurde, czekać. Gościu, jak wyjedzie z placu, dopiero będziemy wjeżdżać. A teraz taka ciekawostka. Ja jak stałem tu przed bramą, to mi powiedzieli, że ja nie mogę tu stać. Ale już, kuźwa, inni kierowcy mogą się tu pauzować. Normalnie polityka czeska. No, próba numer 2, w końcu udało się nam wjechać na plac. 12 pojemników już zrzucone jest, więc nie ma tragedii. Znaczy jest tragedia, bo o tej godzinie to ja już powinienem gdzieś sobie, kurde, pod granicą austriacką spać smacznie. A nie, kurde, stać w Libercu, no ale cóż. No cóż, nic nie poradzimy. No, takie jest życie, takie jest życie. Tam stoją nasze pojemniki. I dzisiaj widzę ich, że jest 16. O, i to mi się podoba. Nie 18, tylko 16 będą ładować. Ej. 20:20, załadowany. Można obrać kierunek Austria. 544 km, 8 godzin dreptania. 4:15 pokazuje nam dolot. Wiadomo, pauza po drodze.
na piątą gdzieś będziemy. No, 28 stopni. Coraz lepiej. Dobra, lecimy. The next day. W Austrii jestem. Godzina 5:47. Godzina 8, kurde, pauzy za nami. O, stanąłem, kurde, właśnie godzinę temu na parkingu. Mówię, że sobie pójdę. Komara sobie właśnie trzasnąć. No i niedawno to, żebym się obudził. Zostało mi jeszcze 27 km. Austria, moi drodzy. Graz, Magna. Potężna fabryka samochodowa. Zameldowani, karta jest. I oczekujemy na wjazd. Ciekawe, o której dzisiaj wjadę. Czy wjadę tak jak we wtorek? Przepraszam, nie we wtorek, tylko w poniedziałek. Za 5, 6 i 10 minut odstoję pod rampą, jak łaskawie ktoś się zwolni. Czy może wjadę szybciej i od razu pod rampę? A może wjedziemy po 7, przed 8? Tego nikt nie wie. Idziemy oczekiwać. Uwaga, moi drodzy. Wyświetliły się na nasze tablice. A jest godzina 6:44. 6:44 i wjeżdżamy. No i zobaczymy, czy rampa jest wolna, czy jak. Normalnie nie uwierzycie. To jest cud. Pod rampą stoimy. Frikus właśnie odjechał. I nie było tego, kurde, gościa. Chyba, że szybciej go zrzucili. Nie wiem, ale nie było go. To mi się, kurde, mega podoba. Dobra, działamy. No i elegancko, moi drodzy. Elegancko i to mi się bardzo podoba. Rozumiesz, człowieku? Rozumiesz? Właśnie nas będą zrzucać. Już jeden pojemnik nam zabrali. Żeby nie było. O, proszę bardzo. Jednego pojemnika nie ma. The next day. Czwarteczek mamy. Godzina 20. Która to jest? 20:18. Od 18 minut stoję przed szlabanem w Libercu na fantastycznej firmie Bohemia. To jest normalnie dramat. Czyli oczywiście powtórka z rozrywki. Miałem być na 20, żeby mnie zrzucili i załadowali. Nawet inaczej, powiem wam. Wczoraj napisałem do szefa, czy na którą mam być dzisiaj, czy na 8, czy kurde później. No to odpisał mi, przekazał mi wiadomość od spedycji z Waltera, że rozmawiał z Magną, no i że w straży samochód niech będzie na 19, jest możliwe, że towar będzie gotowy szybciej. To ja stwierdziłem, że sobie przyjadę na 20, no i tak właśnie przyjechałem. Poszłem się zameldować, a tam co usłyszałem? Usłyszałem, że towaru nie mają gotowego, nie wiadomo na którą będzie. 21, a my się doczekaliśmy wjazdu. Już tam nas zrzuca chłopaczek. A tam stoją nasze pojemniki. O, jedzie wózkowy nasz. Spoko, gościu. Jednym słowem, jak to się mówi, dostał bonusa, to normalnie, kurde, laczki aż pali. Tak zapierdziela za bonusa. Bonus musi być. Bez bonusa to, kurde, nie podchodź. Ale ten to jest akurat w porządku, chłopaczek, więc mu się należało. O. I kółka się same, kurde, kręcą. Aż normalnie zapierdziela. Kapcie, kurde, jara jak złoto. The next day. O, jakoś ta nocka, kurcze, została zmęczona. Jestem już właśnie w Austrii. Zostało mi do firmy Magna, można powiedzieć, że w zaokrągleniu 3 km. Nie ma tragedii. 5:35. Czasowo, że to... A, kurde, będę.
więc trzeba będzie, można spokojnie jeszcze komara przycisnąć. No, tam będzie piękny komar ciśnięty. Zawsze to już jest coś. No i dotarłem, jestem na miejscu. Magda, więc cóż, trzeba iść przycisnąć komara. Tak jak mówiłem, to tam właśnie idę. Dobra, widzimy się później. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.